Ustalony przez ojców Kościoła nakazuje, aby przyszłego biskupa wobec ludu zapytać, czy chce dochować wiary i wypełnić powierzony mu urząd posługiwania. Dlatego pytam Cię, czy chcesz z łaską Ducha Świętego pełnić aż do śmierci powierzony nam przez apostołów urząd posługiwania, który otrzymasz przez nałożenie naszych rąk? Chcę. Czy chcesz wiernie i nieustannie głosić Ewangelię Chrystusa? Chcę. Czy chcesz zachować czysty i nienaruszony skarb wiary, który zgodnie z tradycją od czasów apostolskich zawsze i wszędzie strzeżony jest w Kościele? Chcę. Czy chcesz budować ciało Chrystusa, to jest Jego Kościół, i trwać w jedności z kolegą biskupów pod przewodnictwem następcy świętego Piotra Apostoła? Chcę. Czy chcesz wiernie okazywać posłuszeństwo następcy świętego Piotra? Chcę. Czy jako miłujący ojciec chcesz razem z naszymi współpracownikami, prezbiterami i diakonami troszczyć się o święty lud Boży i kierować go na drogę zbawienia? Chcę. Czy ze względu na imię Pana chcesz być przystępny, miłosierny dla ubogich, przybyszów i wszystkich potrzebujących? Chcę. Czy jako dobry pasterz chcesz szukać zbłąkanych owiec i odnosić je do Pańskiej owczarni? Chcę. Czy chcesz nieustannie błagać Wszechmogącego Boga za lud święty i nienagannie pełnić urząd posługiwania najwyższego kapłaństwa? Chcę z Bożą pomocą. Niech Bóg, który rozpoczął w Tobie dobre dzieło, sam go dokona. W ważnych momentach swojego życia Kościół przyzywa wstawiennictwa świętych, którzy przebywając w chwale Boga, uczestniczą także w sakramentalnym działaniu Kościoła pielgrzymującego. Podczas śpiewu litanii biskup Elekt w pokorze serca pada na twarz przed Bogiem. Wszyscy natomiast na wezwanie diakona uklękniemy. Błagajmy najmilsi Wszechmogącego Boga, aby temu wybranemu hojnie udzielił łaski dla dobra swojego Kościoła. Klęknijmy. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Sancta Maria Mater Dei, Sancte Michael, ora pro nobis. Sancti Angelii Dei, ora pro nobis. Sancte Johannes Baptista, ora pro nobis. Sancte Joseph, ora pro nobis. Sancti Petri, Amen. Oh.
Sancte Abba Quasi, ora pro nobis. Sancte Basili, ora pro nobis. Sancte Martine, ora pro nobis. Sancte Benedicte, ora pro nobis. Sancti Franciste Dominice, Franciste, ora pro nobis. Sancte Ioannes Maria, ora pro nobis. Sancte Casimire, ora pro nobis. Sancta Catarina, ora pro nobis. Sancta Teresia, Sancte Ioannes Paulus, ora pro nobis. Beate Vincenti, ora pro nobis. Beate Georgi, ora pro nobis. Beate Iosefe, ora pro nobis. Omnes sancti et sancte te, Propitius esto, mirte amus Domine, ab omni malo, libera nos Domine, a morte perpetua, libera nos Domine, per ir incarnationem tua, libera et resurrectionem tua, libera nos Domine. Per effusionem Spiritus Sancti, libera nos Domine. Peccatores, te rogamus auxilios, ut ecclesiam tuam sancta, regeret conservare dignetis, te rogamus auxilios. Ut Domum apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare dignetis, te rogamus auxilios. Ut cunctis populis pace et veram concordiam donare dignetis, te rogamus auxilios. Ut nos met ipsos in sancto servitio confortare et conservare dignetis, te rogamus auxilios. Ut cunc electum benedicere dignetis, electum benedicere et sanctificare dignetis, te rogamus auxilios. Ut cunc electum benedicere et sanctificare et conservare dignetis, te rogamus auxilios. Iesu Filii Dei vivi, Christe audinos, Christe audinos. Panie, przyjmij łaskawie nasze prośby, wylej na Twojego sługę pełnię łaski kapłaństwa i obdarz go mocą swojego błogosławieństwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Powstańmy.
obecnie uczestniczymy w najważniejszym momencie święceń biskupich, jakim jest nałożenie rąk biskupów na elekta, którzy w ten sposób przekazują mu Ducha Świętego. Najpierw uczyni to główny szafarz święceń i współkonsekratorzy, a następnie wszyscy koncelebrujący biskupi. Po nałożeniu rąk główny szafarz wypowiada modlitwę święceń, podczas której diakoni trzymają nad głową biskupa elekta otwartą księgę Ewangelii. Boże i Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojcze miłosierdzia i Boże wszelkiej pociechy, Ty mieszkasz na wysokościach i łaskawym wejrzeniem ogarniasz ziemię. Ty znasz wszystkie rzeczy, zanim powstaną. Ty ustanowiłeś prawa w swoim Kościele przez słowo Twojej łaski. Ty od początku wybrałeś ród sprawiedliwych pochodzących od Abrahama. Ty ustanowiłeś zwierzchników i kapłanów i nie zostawiłeś swojej świątyni bez posługi. Ty od początku świata chciałeś być uwielbiony przez tych, których wybrałeś. Teraz, Boże, wylej na tego wybranego, pochodzącą od Ciebie moc Ducha Świętego, który włada i kieruje, którego dałeś Twojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. On zaś dał go świętym apostołom, aby w różnych miejscach ustanowili Kościół jako Twoją świątynię na nieustanną cześć i chwałę Twojego imienia. Ojcze, który znasz serca spraw, aby ten Twój sługa,
którego wybrałeś na biskupa, kierował Twoim świętym ludem i nienagannie sprawował najwyższe kapłaństwo, służąc Tobie dniem i nocą. Niech nieustannie wyjednuje Twoją łaskawość i składa dary Twojego Kościoła. Niech mocą Ducha posiada płynącą z najwyższego kapłaństwa władzę odpuszczania grzechów zgodnie z Twoim poleceniem. Niech rozdziela obowiązki według Twojej woli. I niech rozwiązuje wszelkie więzy tą władzą, którą dałeś apostołom. Niech dzięki łagodności i czystości serca podoba się Tobie i składa miłe ofiary przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, przez którego Tobie chwała i potęga i cześć z Duchem Świętym, Świętym Kościele, teraz i na wieki wieku. Amen. Usiądźmy. Kolejnym obrzędem święceń jest namaszczenie głowy biskupa olejem krzyżma. Jest on to zewnętrzny znak namaszczenia Duchem Świętym, które daje mu szczególny udział w kapłaństwie Chrystusa. Główny szafarz święceń przed dokonaniem namaszczenia głowy wyświęconego biskupa otrzymuje gremiał, rodzaj ozdobnej chusty nakładanej na kolana biskupa podczas wykonywania niektórych obrzędów liturgicznych. Gremiał używany w czasie dzisiejszych święceń należał do niezłomnego pasterza, biskupa Czesława Kaczmarka, wiernego do końca swoich dni Bogu, Kościołowi i pasterskiemu posłannictwu. Niech Bóg, który uczynił Cię uczestnikiem najwyższego kapłaństwa Chrystusa, przeniknie Cię olejem mistycznego namaszczenia i przez swoje błogosławieństwo duchowe zapewni owocność Twojej posłudze. Pierwszym i podstawowym zadaniem biskupa jest głoszenie Ewangelii. Zostanie mu zatem przekazana Księga Ewangelii i powierzone zadanie jej zwiastowania. Przyjmij Ewangelię i głoś Słowo Boże całą cierpliwością i umiejętnością. Nowo wyświęcony biskup otrzymuje insygnia wyrażające jego tożsamość i posłannictwo pasterskie. Nałożenie pierścienia oznacza, że biskup jest zaślubiony Kościołowi oblubienicy Chrystusa.
Przypomina on mu będzie o wierności koniecznej do pełnienia powierzonego posłannictwa. Przyjmij pierścień, znak wierności i zachowaj nienaruszoną wiarę. Strzeż podskażenia Bożą oblubienicę, to jest Kościół Święty. Mitra, którą biskup otrzymuje, jest znakiem, że jego powołaniem jest stanąć pośród Kościoła i być pierwszym w wierze, miłości, wierności, służbie, pierwszym na drodze ku świętości i jej przykładem pośród owczarni Chrystusowej. Przyjmij mitrę i niech jaśnieje w Tobie blask świętości, a gdy ukaże się najwyższy pasterz, niech Ci da nagrodę niewiędnący wieniec chwały. Pastorał w rękach biskupa to symbol władzy, wyrażającej się w jego trosce o powierzoną mu owczarnię, którą ma chronić, bronić i prowadzić bezpiecznymi drogami Ewangelii. Przyjmij pastora, znak urzędu pasterskiego posługiwania i czuwaj nad całą owczarnią, nad którą Duch Święty ustanowił Cię biskupem, abyś kierował Kościołem Bożym. Obrzęd święceń kończy się zaproszeniem przez głównego szafarza święceń, nowo wyświęconego biskupa, do zajęcia pierwszego miejsca wśród biskupów koncelebrujących i przekazaniem mu przez obecnych biskupów braterskiego pocałunku pokoju. Rozpoczyna się liturgia eucharystyczna. W procesji z darami chleba i wina podążają diakoni i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej. Złożone na ołtarzu staną się dla nas pokarmem i napojem duchowym. Składamy więc Bogu dziękczynienie za obdarowanie Kościoła Kieleckiego nowym biskupem pomocniczym i prosimy dla Niego o łaski potrzebne w pełnieniu posłannictwa pasterskiego. Niech Kościołowi Kieleckiemu, jego biskupom, prezbiterom, osobom konsekrowanym i wszystkim ochrzczonym towarzyszy Maryja, pełna łaski, niebieska lilia, którą prosimy, ukaż drogę pełną Jezusa Chrystusa, bo tylko wtedy idziemy mądrze i możemy dojść do celu, gdy tej drodze jesteśmy wierni, podążając nią pod przewodnictwem pasterzy Kościoła.